Witamy na konferencji Lewicy. Lewicy, która podjęła bardzo ważną decyzję. Decyzja, która była przedmiotem naszych głębokich analiz, przemyśleń, ale także spotkań w ramach gremium ciał statutowych. Podjęliśmy, i to chcę podkreślić, jednogłośną decyzję. Po pierwsze o niewystawianiu kandydata na prezydenta Opola, a poparciu doskonałego kandydata, który pełni swoją funkcję od wielu lat, jest sprawdzonym samorządowcem, osobą, która zmieniła Opole na naszych oczach, osobą, która sprawnie zarządza miastem od wielu lat, tą osobą, którą Lewica będzie wspierać w wyborach 7 kwietnia, jest pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski, z czego jestem bardzo dumny, dlatego że ta decyzja w ramach ciał statutowych, zarówno miejskich, jak i wojewódzkich, co podkreślam, była jednomyślna. Bez żadnego głosu przeciwnego i bez żadnego głosu wstrzymującego. To bardzo ważna deklaracja. Sądzimy, że kolejna, bo nie mam żadnych wątpliwości, kolejna kadencja pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego będzie równie sprawną, równie udaną kadencją jak te poprzednie. Miasto się zmieniło na naszych oczach. Ja doskonale pamiętam, jak to miasto wyglądało kilka czy kilkanaście lat temu, a jak wygląda ono dzisiaj. Wraz ze mną, oprócz pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, są również kandydaci, szef struktur, którzy zasilą, co chcę podkreślić, Komitet Wyborczy pana prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego, szef struktur miejskich, sekretarz Rady Wojewódzkiej Nowej Lewicy Paweł Kampa, kandydat do Rady Miasta w Opolu i współprzewodniczący Nowej Lewicy na Opolszczyźnie Michał Kalinowski. To moi najbliżsi współpracownicy, na których zawsze mogłem polegać i serdeczna prośba i rekomendacja i cieszę się ze zgody pana prezydenta na przedstawienie owych kandydatur w tak doskonałym towarzystwie, w tak doborowym teamie jak team Arkadiusza Wiśniewskiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że nasze postulaty, lewicowe postulaty będą reprezentowane doskonale przez tych zacnych kandydatów do Rady Miejskiej. Chcę też doskonale powiedzieć o naszej współpracy z panem prezydentem, która trwa od bardzo dawna. Jak państwo wiecie, pan Arkadiusz Wiśniewski dość intensywnie wspierał start sił demokratycznych w ostatnich wyborach 15 października. Mamy nowy rząd, mamy nową koalicję rządową, dzięki także zaangażowaniu takich osób i takich znakomitych prezydentów jak pan prezydent Arkadiusz Wiśniewski. Opole będzie w dobrych rękach, jeśli przez kolejną kadencję pięcioletnią będzie kierowane przez zespół wspaniałych współpracowników na czele z prezydentem Arkadiuszem Wiśniewskim. Jestem zaszczycony poparciem opolskiej lewicy. Rzeczywiście od lat w taki sposób staram się zarządzać miastem, żeby realizować postulaty różnych stron, różnych mieszkańców, nie obracać tylko głowę w jedną stronę, a ostatnie lata naszej współpracy są bardzo dobre, owocne i myślę, że to, co się w tej chwili dzieje, jest na swój sposób naturalne. Jestem oczywiście osobą bezpartyjną i ja zwracam swoją zawsze prośbę o poparcie do mieszkańców, ale wsparcie dużej, solidnej struktury partyjnej jest też z konkretnymi wartościami, które ona domaga się, czy życzy sobie, żeby realizować w Opolu, jest bardzo ważne. Współpracowaliśmy przy okazji wyborów 15 października bardzo mocno. Pan senator w samym Opolu zyskał wtedy 46 tysięcy głosów. Jest to potężna liczba, więc jego poparcie ma dla mnie ogromne znaczenie i myślę, że dla wielu Opolan to, że jesteśmy razem, nie jest żadnym zaskoczeniem, jest zupełnie naturalne i wprost mówiąc oczekiwane, żebyśmy nie rywalizowali z sobą, ale utrzymali to, co tego 15 października udało się zbudować. Ja jestem otwarty oczywiście na nowe postulaty ze strony Lewicy, rozmawiamy o takich. Zdaję sobie sprawę, że ostatnie lata, które w mieście były prowadzone ambitnie, nie baliśmy się trudnych zadań, ale też oczywiście jestem otwarty na kolejne propozycje. Na pewno jest też tak, że jestem klasycznym człowiekiem centrum, w związku z tym nie wszystkie postulaty lewicowe są idealnie tymi, które pokrywają się ze mną i dla Lewicy jest to też pewien kompromis. Natomiast najważniejsze jest to, żeby współdecydować o mieście i wspólnie zarządzać sprawami miejskimi i realizować to, co da się wspólnie zrobić. Dla mnie nie było dylematu żadnego w dyskusji, wręcz przeciwnie, jest to dla mnie wyraz potwierdzenia tego, że nam się dobrze współpracowało i ja jestem z tego, czuję się człowiekiem wyróżnionym dzięki temu poparciu, docenionym. Również kandydaci Lewicy będą na moich listach.
listach. To jest lista oczywiście bezpartyjna, Komitet Arkadiusza Wiśniewskiego, ale znalazło się miejsce również dla osób należących do struktury miejskiej, które będą rywalizować o mandat. Trzymam kciuki, żeby to się udało. Ta współpraca nie wzięła się znikąd. Od wielu lat mamy wspólne postulaty programowe. Te postulaty programowe Lewicy, które będziemy wnosić na listy pana prezydenta do wyborów samorządowych, będziemy się starali realizować, będziemy państwu przedstawiać w trakcie kampanii wyborczej. Wiemy, że wyborcy Lewicy wspierają pana prezydenta w tym działaniu i naszą rolą będzie przekonanie mieszkańców miasta, że także my będziemy wspierać te wszystkie postulaty, te wszystkie działania pana prezydenta, które nie dość, że dowiódł skuteczności w poprzednich latach, będą jeszcze bardziej mocniej realizowane dzięki współpracy z Lewicą. Proszę państwa, widzimy, jak Opole pięknieje, jak Opole się rozbudowuje, więc tutaj Lewica nie miała żadnej wątpliwości, że musimy poprzeć prezydenta, bo widzimy, jak to wszystko idzie do przodu. Chcemy poprzeć prezydenta, chcielibyśmy także dojść do jego teamu, prawda? I liczymy na to, że Lewica wróci tutaj do Rady Miasta Opole, to jest... O to będziemy między innymi też walczyć. To są wybory samorządowe, nie wybory polityczne, parlamentarne. One mają inną specyfikę. Głosuje się tu przede wszystkim na ludzi. To, co właśnie skłania do poparcia konkretnego komitetu, to są kandydaci na liście. I oczywiście też pewna spójność, jeżeli chodzi o wartości prezentowane. Więc u nas w komitecie będziemy mieć i radnych, którzy już w tej chwili są w Radzie Miasta, i nowe osoby, choćby tak jak te dzisiaj obecne. Nie wszystkie są wprost ze świata polityki, ale to nie znaczy, że one nie godzą się na pewne postulaty, czy ich nie wyrażają. Panie prezydencie, przekazuję formalnie, dziękuję, ale też w sposób uczciwy, patrząc w oczy, poparcie Lewicy, całej opolskiej Lewicy. Dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego.